zbliża się południe, czas na naszą medytację, na spotkanie. Spotkanie z naszym Ojcem, z Bogiem, który nas stworzył. Poprzez Słowo, Jego Słowo, poprzez Słowo Jego Syna, które nas do Niego prowadzi. Słowo Boże i Bóg towarzyszą nam podczas naszych codziennych obowiązków. Tych, które wykonujemy w miejscach pracy, w domu. Tych obowiązków, Panie Boże. To jest sytuacja, jak na polskie warunki, zupełnie wyjątkowa, dlatego że zdarzało się już, że był odwołany prezydent, natomiast tym razem odwołano prezydenta i radnych. A więc władze Platformy zostały odwołane w komplecie, zarówno prezydent, jak i radni, no bo oni stanowili większość w Bytomskiej Radzie Miejskiej. Panie Górny Babiniec i Zbicza pomieszczeni na zaplecze gospodarcze do utrzymania porządku i tu była dzwonnica. Tu są stare pozwolenia, proszę Państwa. Tamta już jest trzecia. W bramie robią to renowację, podkopaliśmy w fundamencie dzwonnicy. I proszę Państwa, przejście na chór. Chór nie w środkowej części, skupuje nawet tak zawieszony jak balkon w bloku. A. Ten korytarzek, ta przedziałka rozdziela kopułę, żeby nie były bliźniacze, żeby by kupuła nie straciła swoich brył. Tam się pewnie spotkamy zaraz, nie? Wiadomo, bo ja do wracałem. To jest samo.